Brogowie. Sąsiedzi. włosy O przepaść. Sojusznicy. Polacy i Niemcy po II wojnie światowej. Podcast Deutsche Welle. Lata 70. w RFN przynoszą zmiany w polityce, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. O ile po wojnie, do końca lat 60., politykę RFN kształtują kanclerze z CDU, to w latach 70. u władzy są socjaldemokraci. Od października 1969 roku kanclerzem jest Willy Brandt. To z jego polityką utożsamiane są takie hasła jak pokój poprzez pojednanie i zmiana poprzez zbliżenie motta polityki wschodniej, promowanej właśnie przez Brandta, słynnej Ostpolitik, która rzecz jasna zmieniła również podejście do Polski. W NRD natomiast niezmiennie przy władzy jest SED, Socjalistyczna Partia Jedności, nadal nie ma wolnych wyborów, a Waltera Ulbrichta na stanowisku sekretarza partii zastępuje Erich Honecker. Polska, podobnie jak NRD, także pozostaje pod polityczną dominacją Związku Radzieckiego, natomiast w ostatnich dniach grudnia 70 roku Władysław Gomułka po burzliwych protestach społecznych i manifestacjach na wybrzeżu ustępuje ze stanowiska. Ale co wydaje się szczególnie wymowne, dosłownie kilkanaście dni wcześniej kanclerz Willy Brandt odwiedza Warszawę i z władzami polskimi podpisuje historyczny układ o normalizacji. Niemcy zachodnie de facto uznają granice na Odrze Tego samego dnia w Warszawie przed pomnikiem Bohaterów Getta klęka Willy Brandt. Zdjęcia klęczącego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec błyskawicznie obiegają świat, także obiegają Niemcy zachodnie, ale cenzura w PRL-u nie zezwala na kolportowanie zdjęcia. Prawie dwa tygodnie później po wizycie Brandta na miejsce Gomułki na stanowisko szefa PZPR przychodzi Edward Gierek. Rozpoczyna się tzw. dekada Gierka, w której nowy sekretarz partii komunistycznej stawia na rozwój PRL-u i otwarcie kontaktów na zachód. Także na zachodnie Niemcy. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. To hasło promowane przez ówczesną władzę. W Polsce w pierwszej połowie lat 70 panuje optymizm i wiara w zapowiedziany rozwój i unowocześnienie kraju. No i o tym wszystkim i nie tylko. Będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Deutsche Welle. Wrogowie sąsiedzi sojusznicy. Polacy i Niemcy po II wojnie światowej. Odcinek pod tytułem Granice i nowe otwarcie. W studiu w Krakowie Jacek Stawiski. A przy mikrofonie w Berlinie Magdalena gwóźdź palokat. No i tak dobrnęliśmy do lat 70., dekadę na rozmowę, o której chyba najbardziej się cieszę, bo uważam, że są takie momenty w historii narodów, które, nawet oglądane dziesiątki lat później, wywołują ciarki i wzruszenie. I tak właśnie odczuwam, kiedy po raz, no już któryś, oglądam klękającego przed pomnikiem bohaterów Getta w Warszawie Wilego Branta. Uznałem, że nie mogę zrobić niczego innego, jak wysłać sygnał. Proszę, jako ten, który, jeśli można tak powiedzieć, nie należał do najbardziej zagorzałych zwolenników Hitlera, proszę w imieniu mojego narodu o przebaczenie. Tak Brandt tłumaczył, dlaczego padł w Warszawie na kolana. W poprzednim odcinku też mówiliśmy o gestach, które, jeśli chodzi o historię pojednania polsko-niemieckiego, są jego fundamentem. Myślę tu chociażby o liście biskupów polskich do niemieckich, ale rzeczywiście. Przełom w relacjach polsko-niemieckich, czy raczej relacjach PRL i RFN dokonuje się w latach 70. Bo to właśnie z ich początkiem RFN i PRL podpisują układ o normalizacji stosunków, który de facto zakładał rezygnację RFN z roszczeń do terenów wschodnich, które Niemcy utraciły na skutek wojny, które samo wywołały, co można było interpretować jako uznanie zachodniej granicy Polski. To oczywiście formalnie nastąpiło dopiero 20 lat później, ale teraz posłuchajmy, jak. Jest. Jeden z niemieckich dziennikarzy opisał atmosferę, która towarzyszyła podpisaniu układu z grudnia 1970 roku. W tej chwili podpisywany jest tutaj w Warszawie traktat niemiecko-polski. Powinno się ostrożnie obchodzić ze zwrotem historyczna chwila, ale myślę, że w tej chwili jest on uzasadniony, bo to jest historyczna chwila. Dwa wielkie wydarzenia na przestrzeni zaledwie kilku godzin. Podczas pierwszej po wojnie wizyty kanclerza RFN w Polsce. Posłuchajmy teraz pierwszej rozmowy. Moim gościem była dr Krystyna Majer, historyk związana z Fundacją Wilego Brandta w Berlinie. W swoich badaniach koncentruje się na posthistorii nazizmu, historii socjaldemokracji i historii relacji niemiecko-izraelskich. Jest również współzałożycielką Forum Historycznego SPD. Dzień dobry. Dziękuję, że przyjęła Pani nasze zaproszenie. Ja, ich ach, się. Guten Morgen. Bardzo się cieszę. Dzień dobry. Przenieśmy się od razu do lat 70. i spróbujmy wyobrazić sobie, jakie nastroje społeczne panowały wówczas w Niemczech. Lata 70. rozpoczęły się w Republice Federalnej Niemiec od jasnej cezury. Jesienią 1969 roku odbyły się wybory do Bundestagu i Willy Brandt został jako pierwszy socjaldemokrata w październiku 1969 roku wybrany na kanclerza w koalicji z liberalną FDP. Wcześniej u władzy były konserwatywne rządy. Ta zmiana pasowała do ogólnych nastrojów społecznych. W latach 67-68 odbywały się protesty studentów w RFN. Dochodziło do sporych międzypokoleniowych konfliktów. Młode pokolenie zaczęło bardzo interesować się polityką, zadawało pytania swoim rodzicom o ich przeszłość. Odbywała się liberalizacja społeczeństwa. Mowa była także o zmianach wartości. Jednocześnie w 1970 roku minęło zaledwie 25 lat od zakończenia wojny i trzeba mieć to na uwadze. Mentalna i materialna spuścizna wojny była wciąż widoczna i odczuwalna w RFN, oczywiście także w NRD, która również znajdowała się przed ważną cezurą. W 1970 roku Waltera Ulbrichta zastąpił Erich Honecker. Nastroje społeczne na początku lat 70. były więc nastrojami przełomu. Mamy zatem dwa niemieckie państwa, RFN i NRD. Spójrzmy teraz na RFN. W 1969 roku socjaldemokrata po raz pierwszy po wojnie zostaje kanclerzem. No i w swoim ekspoze mówi tak. Niemiecki naród potrzebuje pokoju również z narodami Związku Sowieckiego i wszystkimi narodami Europejskiego Wschodu. Jak zostało to odebrane? To najsłynniejsze do dziś ekspoze niemieckiego kanclerza, którego hasłem przewodnim było odważyć się na więcej demokracji. Odnosiło się ono nie tylko do polityki wewnętrznej, ale i zagranicznej. A jej trzonem pod rządami Wilego Branta była nowa polityka wschodnia, której celem z kolei było osiągnięcie porozumienia i pojednania z państwami układu warszawskiego, a jednocześnie uznanie rzeczywistości, przede wszystkim zachodniej granicy Polski. Jasne było jednak równocześnie to, że ta polityka jeszcze długo nie zostanie przez większość Niemców zaakceptowana. Rząd musiał więc wdrażać ją małymi krokami i zabiegać o to, by została ona zaakceptowana. I od tego momentu staje się jasne, że do integracji RFN z Zachodem, z którą tą integracją kojarzony jest m.in. Konrad Adenauer, dochodzi teraz pojednanie ze Wschodem. Brandt robi coś dotąd niewyobrażalnego. Uznaje, że istnieją dwa niemieckie państwa. Jest pierwszym kanclerzem RFN, który jedzie do NRD. Co go właściwie motywowało? Jego polityka wschodnia nie była sprzeczna z integracją RFN z Zachodem. Dla Wilego Branta było ważne to, aby te procesy dokonywały się równolegle, aby polityka wschodnia była powiązana z integracją z Zachodem. Motywował go natomiast przede wszystkim jeden cel: pokój i wolność w Europie. Stało się bowiem jasne, że należy zaakceptować rzeczywistość, czyli istnienie NRD, nowe granice, które powstały po 1945 roku i w SPD mniej więcej od 1963 roku można było odczuć zmianę poglądów, której przyświecało motto zmiana poprzez zbliżenie, sformułowane przez Egona Bara. Było jasne, że osiągnięcie wówczas jeszcze odległych celu, czyli zjednoczenia Niemiec, było możliwe tylko wtedy, jeśli uzna się rzeczywistość status quo. Było oczywiste, że USA i ZSRR nigdy nie dopuszczą do zjednoczenia Niemiec, jeśli będzie istniała obawa, że Niemcy mogą jeszcze zgłosić roszczenia do tzw. ziem utraconych na wschodzie. Posłuchajmy zatem teraz przywołanego przez panią Egona Bara, współtwórcy polityki wschodniej. Wael. Byliśmy świadomi, że bez praktycznego uznania linii Odry i Nysy, co było w Niemczech złamaniem tabu, przynajmniej w Niemczech Zachodnich, nigdy nie będzie niemieckiego zjednoczenia. Bo zwycięzcy nigdy nie pozwoliliby Niemcom na jedność, gdyby potem trzeba było się obawiać, że zaczną wysuwać żądania terytorialne. Aż chciałoby się zapytać, czy socjaldemokraci rzeczywiście już wtedy byli tak dalekowzroczni? Dokonała się zmiana poglądów, która do pewnego momentu nie była jeszcze publicznie artykułowana. Oficjalnie do 1968 roku panowało przekonanie, że należy odzyskać tereny na wschodzie. Zgodnie z rozumowaniem Adenauera. Ale na zjeździe partii w 1968 roku, Brandt po raz pierwszy publicznie i jasno opowiedział się za koniecznością uznania granicy na Odrze i Nysie oraz za polityką pojednania, która później zostanie nazwana polityką małych kroków. Oczywiście nie sposób było jeszcze przewidzieć, kiedy, jak szybko i w jaki dokładnie sposób odległy cel zjednoczenia Niemiec zostanie osiągnięty. Ale uważam, że ta polityka była dalekowzroczna. Porozumienie z Moskwą, dialog z Berlinem Wschodnim. Jaka była rola Polski w takiej idei polityki wschodniej? Klucz do polityki wschodniej znajdował się w Moskwie. To było jasne. Umowy z innymi państwami Układu Warszawskiego nie byłyby możliwe bez zgody Związku Sowieckiego. To oczywiście nie spotkało się z pozytywną reakcją w Polsce i Brand również wolałby najpierw podpisać układ z Polską, ale musiał dostosować się do wytycznych z Moskwy. I choć w Moskwie leżał klucz do polityki wschodniej, to umowa podpisana w Warszawie była moralnym rdzeniem nowej polityki wschodniej, bo to tam doszło do pierwszych zbrodni popełnionych przez Niemców. Polska ucierpiała przez nazistów jak żaden inny kraj w Europie Środkowo Wschodniej. Dlatego moim zdaniem znaczenie umowy podpisanej w Warszawie z moralnego punktu widzenia było znacznie większe niż tej podpisanej w sierpniu w Moskwie. Willy Brandt przylatuje więc 7 grudnia 1970 roku do Warszawy i podpisuje układ o normalizacji wzajemnych stosunków, choć władze PRL, jak pani wspomniała, no nie są zachwycone taką właśnie kolejnością. Ale ciekawa jestem, co było największym wyzwaniem podczas prowadzonych negocjacji dotyczących tej umowy, czy właśnie Ziemie Wschodnie? Myślę, że to nie był najtrudniejszy aspekt. Brandt już przed podróżą do Warszawy zaznaczył, że nie sposób obejść uznania nowej zachodniej granicy Polski. Ale mimo to negocjacje trwały bardzo długo i rozpoczęły się na poziomie sekretarzy stanu, potem bodajże 9 dni obradowali szefowie dyplomacji, aż do czasu, kiedy umowa była gotowa. I z czyjej inicjatywy działo się to wszystko? Kto napędzał te negocjacje? To rozpoczęło się jeszcze przed wyborami do Bundestagu w 1969 roku. Gomułka próbował już wcześniej bezpośrednio negocjować z poprzednim kanclerzem Georgiem Kissingerem, ale Kissinger i CDU odrzucili tę propozycję. Potem miały miejsce tajne rozmowy między Egonem Barem i przedstawicielami polskiej misji. Także niemal bezpośrednio po wyborach do Bundestagu mogło dojść do rozpoczęcia oficjalnych rozmów. Najpierw znów z Moskwą a potem z Warszawą. Można więc powiedzieć, że obie strony zbliżyły się do siebie. Trudne były kwestie dotyczące poprawy sytuacji humanitarnej. Z jednej strony Niemcy domagali się poprawy, jeśli chodzi o proces łączenia rodzin, chodziło o niewielką grupę mniejszości niemieckiej, która żyła nadal w Polsce. Z drugiej strony Polska domagała się pogłębienia kwestii związanej z reparacjami i odszkodowaniami. W tej materii nie osiągnięto porozumienia i niektóre punkty nie znalazły się w umowie końcowej, bo nie udało się pokonać różnicy poglądów. Ale decydujące było to, że zadeklarowano uznanie granicy na Odrze i się, że Niemcy zrezygnowały z jakichkolwiek roszczeń terytorialnych. A więc uznano nienaruszalność granic i wzajemnie zobowiązano się do niestosowania rozwiązań siłowych. Rozpoczęto relacje dyplomatyczne. To były bardzo ważne kroki. Mówimy cały czas o wielkich przemianach, wielkim zbliżeniu obu krajów i obu narodów. Ale to wszystko w Niemczech sporo branta kosztowało. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi Rainera Barcela, przywódcy ówczesnej chadeckiej opozycji. W sprawie tego niepełnego, niewyważonego, a w treści fałszywie interpretowanego traktatu, jako CDU, CSU, mówimy z pełną odpowiedzialnością: tak nie. Używając dzisiejszego słownictwa można by zapytać. Ile hejtu doświadczył Brandt za swoje działania na rzecz zbliżenia ze wschodem? Społeczeństwo zachodnio-niemieckie było wówczas jeszcze bardzo podzielone. Choć jeśli chodzi o kwestię uznania granicy na Odrze i Nysie, można było zauważyć już pewną zmianę. Badania opinii publicznej pokazują, że jeszcze jesienią 1967 roku jedynie 46% Niemców opowiadało się za akceptacją tej granicy, a 35 było temu przeciwnych. Trzy lata później, w 1970 roku, już 58% ankietowanych Niemców było za akceptacją granicy na Odrzejnysie, się, a tylko 25% było temu przeciwnych. Opozycja przeciwko tej nowej polityce wschodniej była wyjątkowo silna w konserwatywnych partiach i wśród bardzo wpływowych wówczas związków wypędzonych, które oczywiście były aktywne również w polityce. W tych związkach byli też socjaldemokraci. W reakcji na politykę wschodnią dochodziło też do wystąpień z SPD, ale Brandt ze wszystkich sił starał się uzasadniać, że uznanie utraty terenów wschodnich jest niezmiernie ważnym krokiem w stronę przyszłości, i że wreszcie należy pożegnać się z iluzją odzyskania kiedykolwiek tych terenów. Oczywiście w ten sposób sporo oczekiwał od wypędzonych, ale udało mu się. Powoli dokonywała się zmiana mentalności. Posłuchajmy więc, co sam Willy Brandt mówił na ten temat i w jakich słowach zwrócił się do wypędzonych. Nadszedł czas na definitywny koniec i na nowy początek. Wojna i jej następstwa przyniosła obu narodom, także nam, Niemcom, niezliczone ofiary. Teraz chodzi o pokojową przyszłość między obu państwami i narodami. I zwłaszcza w tym momencie muszę poprosić wypędzonych z ojczyzny rodaków, aby nie zastygali w goryczy, tylko skierowali wzrok ku przyszłości. Spójrzmy ponownie dwa lata wstecz, bo w 1970 roku w Warszawie dochodzi też do zaskakującego gestu. Willy Brandt klęka przed pomnikiem bohaterów Getta. W swoich wspomnieniach pisze tak: Nad otchłanią niemieckiej historii, pod ciężarem milionów pomordowanych, uczyniłem to, co robią ludzie, gdy zawodzi mowa. Czy ten gest należy odczytywać w kontekście umów wschodnich, czy też rozpatrywać całkowicie osobno? Z pewnością nie w oderwaniu od tych umów. To uklęknięcie było wielkim symbolicznym gestem, który był w tamtym momencie uzupełnieniem wymiaru politycznego. Zgodnie z naszą wiedzą był to gest spontaniczny, którego Willy Brandt nie zaplanował, a który stał się ikoną. To był gest bez słów. Z jednej strony chodziło o wyrażenie skruchy. I tu trzeba dodać człowieka, który sam nie ponosił winy, bo Brandt był przeciwnikiem nazistów. Wyjechał z tego powodu z kraju, a potem przez lata był w swojej ojczyźnie oczerniany. Wiedział, że tym gestem wysyła sygnał w różne strony oczywiście w stronę Polski, ale też w stronę Żydów i Żydówek w Europie także i w stronę swojego społeczeństwa chciał pobudzić myślenie o nazistowskich zbrodniach. Dlatego ten gest był ważnym uzupełnieniem polityki. No właśnie czy po uklęknięciu Branta w Warszawie e, nastąpiła w Niemczech nowa dyskusja o przeszłości, Czy wzrosło chociażby zainteresowanie ofiarami? Ja das hätte, hätte man Hoffen können. Można było mieć taką nadzieję. Ale chciałabym jeszcze wspomnieć o jednym. Od razu po uklęknięciu przeprowadzono badania, z których wynikało, że niemal połowa Niemców uważała ten gest za przesadzony. Tylko 41% pytanych uważało, że był stosowny. Nasz trudno to sobie dziś wyobrazić, bo wydawać by się mogło, że nikt, absolutnie nikt, nie może znając historię, uważać tego gestu za przesadzone. To prawda. W latach 60. bardzo powszechna była wśród Niemców mentalność grubej kreski, jeśli chodzi o przeszłość. Ale wracając do Pani pytania, według mnie ten gest nie doprowadził do tego, że niemieckie społeczeństwo intensywniej zajęło się zbrodniami nazistów w Polsce. Wiele osób dopatrywało się w uklęknięciu końcowego, poniekąd niemal odciążającego gestu. Teraz nawet nasz kanclerz, który sam był przeciwnikiem nazistów, w naszym imieniu przeprosił. Dlatego lata 70. są w Niemczech, jeśli chodzi o rozliczenie nazistowskiej przeszłości, stosunkowo wielką pustką. W tej dekadzie mało kto interesował się historią nazistowskiej przemocy, tym, co wyrządziła ona społeczeństwu w Niemczech i w Polsce. Dopiero pod koniec lat 70. nastąpiła fala zainteresowania nazistowskimi zbrodniami, losami żydowskich, polskich i innych ofiar. Ale stało się to głównie za sprawą emisji niemieckiej telewizji amerykańskiego serialu Holocaust. Czyli paradoksalnie nie za sprawą Branta, choć pewnie to on przygotował grunt. Ja, dennoch. Tak, ale niestety muszę przyznać, że choć to uklęknięcie jest ikoną, do której cały czas się odnosimy, to gest ten nie doprowadził jednak do tego, że społeczeństwo intensywniej rozprawiło się z przeszłością. Wielu chętnie się na to powołuje i gest ten stał się symbolem rozliczenia z przeszłością, ale pozostaje to jednak bardziej w sferze symbolicznej. Ciekawa jestem, czy polityka wschodnia Branta była problemem dla Berlina wschodniego. W końcu wróg klasowy pokazał przyjazną Polsce twarz. Naja, einerseits fühlte man sich natürlich in zurückgesetzt. Z jednej strony Berlin Wschodni poczuł się w tej nowej fazie polityki wschodniej pominięty. NRD już przecież dawno, bo w układzie z Gorzeleckim z 1950 roku zaakceptowała granice na Odrze i Nysie. Na nową politykę wschodnią patrzono z wielkim sceptycyzmem, ale jednocześnie oczywiste było, że i dla NRD istnieje pewne ryzyko. Potem podpisany został układ NRD-RFN. Dochodziło do spotkań przedstawicieli NRD z przedstawicielami RFN, na przykład w Erfurcie, gdzie powstało znane zdjęcie Wilego Brandta, na cześć którego wiwatują obywatele NRD. Później odbyło się jeszcze spotkanie w Kassel, ale oczywiście NRD w tamtym czasie miała poczucie bycia statystą w tym miksie polityki zagranicznej. Pewnie mogłybyśmy długo rozmawiać o Wilimbrancie, ale chciałabym jeszcze, abyśmy zerknęły na kolejne lata tej dekady. No i tu aż prosi się pytanie, w jaki sposób udało się wypełnić założenia umowy z Warszawy konkretami? Co zmienia się w społeczeństwie i w polityce? Do jakich kontaktów dochodzi? Wiem, że na przykład w 1976 roku do RFN przyjeżdża Edward Gierek i to nawet na kilka dni. Dieser Staatsbesuch 1976, der tak, tej wizycie poświęcono sporo uwagi. Helmut Schmidt, który po ustąpieniu Willa Gobranta w 1974 roku został drugim w Niemczech kanclerzem z SPD, przygotował dla Gierka wielkie powitanie w Bonn i poświęcił mu dużo uwagi. Prowadzono również dalsze negocjacje. Tym razem chodziło o kwestie związane z gospodarką, o kredyty RFN dla Polski. Rok wcześniej doszło w Helsinkach do podpisania aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w ramach którego stworzono wiele ulepszeń humanitarnych. Jeśli spojrzeć na społeczeństwa, to w latach 70. działo się bardzo wiele: wymiany kulturalne studentów, uczniów, stypendia, powstawały polsko-niemieckie towarzystwa, partnerstwa miast i rozpoczął się proces uwrażliwienia i solidarności zachodnio-niemieckiego społeczeństwa z Polską, co na początku lat 80., kiedy Polakom nie wiodło się najlepiej Przekuło się w wielkie akcje z paczkami, które pamiętam z mojego dzieciństwa. Wspomniała pani kanclerza Helmuta Schmidta, który zastępuje Branta w 1974 roku. I ma do czynienia z trudnym okresem dla Niemiec, bo bezrobocie, kryzys naftowy, zadłużenie państwa kładą się wówczas cieniem na codzienności. Ale Schmidt jest pierwszym kanclerzem Niemiec, który w 1977 roku jedzie do Auschwitz i wypowiada te słowa: Es braucht sich kein junger Deutscher unfrei zu fühlen, wenn er einem polnischen Altersgenossen. Żaden młody Niemiec nie musi czuć się skrępowany, gdy spotyka swojego polskiego rówieśnika, ale musi on wiedzieć, co Niemcy zrobili wówczas w imię Niemiec, musi wiedzieć, czego jego polski rówieśnik dowiedział się od swoich rodziców i swoich dziadków na temat Auschwitz i czego dowiedział się na temat niemieckiej okupacji po 1939. I musi też wiedzieć, że wobec niego, jako młodego Niemca, skierowane są szczególne. Oczekiwania. To oczekiwania skierowane także do rządu RFN. Oczekiwania, przed którymi rząd się nie uchyla i próbuje je spełnić, odkąd Konrad Adenauer świadomie rozpoczął poszukiwanie porozumienia z naszymi zachodnimi, a Willy Brandt ze wschodnimi sąsiadami. Zastanawiam się, dlaczego tak wiele lat musiało minąć po wojnie, żeby kanclerz RFN przyjechał do Auschwitz. No i dlaczego nie zrobił tego Willy Brandt? To trudne pytanie, na które nie potrafię do końca odpowiedzieć. Dopóki nie było relacji dyplomatycznych, taka wizyta wcale nie była prosta. We wczesnych latach 60. odbyła się wizyta prokuratorów frankfurckiego procesu załogi z Auschwitz, w Auschwitz właśnie. W 1970 roku do Auschwitz pojechał minister spraw zagranicznych RFN, polityk FDP Walter Schell i to nie bez powodu. Wizyta ta odbyła się zaledwie kilka tygodni przed podpisaniem w Warszawie umowy przed wielką podróżą Wilego Branda do Warszawy. Przy czym trzeba powiedzieć, że Walter Schell zachował się raczej niezręcznie w Auschwitz, podobnie zresztą jak później kanclerz Helmut Schmidt. Żaden z nich nie użył w Auschwitz słowa Żydzi lub Żydzi i, żydzi i Żydówki. Podporządkowano się panującej wówczas jeszcze Narracji, w której nie upamiętniano konkretnie żydowskich ofiar, lecz ofiary obozów koncentracyjnych. Dlaczego Brandt nie złożył takiej wizyty? Nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Na koniec wróćmy jeszcze krótko do polityki wschodniej, bo nasuwa się pytanie nawiązujące do obecnych czasów. Nie brakuje bowiem głosów, że no niektóre aktualne tendencje w Niemczech, jak chociażby te w odniesieniu do Ukrainy, czyli to, by próbować negocjować, albo przekonanie, że broń nie jest rozwiązaniem i po tym podobne, no mają swoje źródło w latach 70. -tych. Podpisałaby się Pani pod tym? Nie powiedziałabym tego tak otwarcie. W ostatnich dwóch latach próbowano bezpośrednio powiązać, w negatywnym tego słowa znaczeniu politykę wschodnią Branta i chybioną politykę rządów Niemiec ostatnich 20 lat wobec Rosji. Ale jest ogromna różnica między celami ówczesnej polityki wschodniej, która została zakończona wraz ze zjednoczeniem Niemiec i upadkiem muru w latach 89-90 i to zakończona sukcesem, a późniejszą polityką i podejściem do rządów Putina w Moskwie. Nie łączyłabym tego a jednak istnieją mentalne czynniki, które do dziś odgrywają rolę. Ten, kto był socjalizowany w socjaldemokracji, w ruchu pokojowym lat 70. i 80., w powojennych dekadach pokoju w RFN, ten nigdy nie musiał zajmować się rzeczywistym zagrożeniem wojną. Niemcy były chronione przez partnerów na Zachodzie. Tu wiele jest do nadrobienia, by zauważyć, że niestety wciąż doczonych jest wiele wojen, na które trzeba być przygotowanym. Ale z drugiej strony to, o czym dyskutujemy w ostatnim czasie, nazywając to Zeitenwende, czyli zwrotem, pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch i pół lat wiele się zmieniło. Ale nie tworzyłabym powiązania między polityką wschodnią Willego Branta a błędami, które zostały popełnione znacznie później. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była rozmowa z dr Krystyną Meyer, a ja o wyjątkowości lat 70. w relacjach polsko-niemieckich, szczególnie polsko-zachodnio-niemieckich, ale także o relacjach z NRD. Rozmawiałem z profesorem Krzysztofem Ruchniewiczem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Ruchniewicz jest dyrektorem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich. Badacz dziejów polsko-niemieckich, może doprecyzujmy najnowszych dziejów polsko-niemieckich. Panie profesorze, rozmawiamy dzisiaj o latach 70. Najkrócej o nich mówi się w polskiej tradycji, w takiej też pamięci popularnej, można powiedzieć, jako taka złota dekada gierkowska. Ale to także był interesujący czas. W relacjach Polski, Polaków z Niemcami, i tymi z państwa zachodnio-niemieckiego, i tymi z państwa wschodnio-niemieckiego. Zaczęło się od wielkiego uderzenia, można powiedzieć, a mianowicie od układu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Republiki Federalnej Niemiec o uznaniu granicy na się Łużyckiej, tej, która została utworzona po wojnie. Jakby pan um, określił znaczenie tego układu, bo powiedziano już właściwie wszystko, że to był układ przełomowy i tak dalej. Czy można jeszcze, po tylu latach powiedzieć coś więcej o tym układzie. Tak, oczywiście można powiedzieć jeszcze kilka dodatkowych zdań. Może, jeżeli pan redaktor pozwoli i państwo, to poprawię pana redaktora. Mianowicie Proszę nie bardzo. chodziło tutaj o układ graniczny, mhm. tylko oficjalna nazwa tego układu to był układ między ówczesną PRL, a, a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków. Tak więc ten element w podstaw normalizacji tutaj jest bardzo ważny, bo trzeba sobie usmysłowić, że 25 lat po zakończeniu II wojny światowej Polska i Republika Federalna Niemiec, przy czym trzeba mieć na uwadze, że Republika Federalna Niemiec dopiero od roku 1949 podpisały układ, który zapoczątkował całą... Można powiedzieć, cały proces nawiązania stosunków dyplomatycznych, bo wcześniej, to warto może podkreślić, takie stosunki po prostu nie istniały. Co można nowego powiedzieć z perspektywy czasu, czyli roku 2023, można stwierdzić, że tak naprawdę nikogo już ten układ nie interesuje. Najlepszym dowodem było na to, kiedy zorganizowaliśmy w kontekście 50. rocznicy, jeżeli się nie mylę, tak, 50. rocznicy podpisania tego układu. To praktycznie nikt się nie zainteresował. W Polsce nie zorganizowano żadnej konferencji. Uznano, że właściwie sprawa jest chyba tak oczywista, tak znana, że nie ma sensu poświęcać osobnej uwagi. Jedyne, co wtedy wywoływało pewne kontrowersje, lub też budzi w części sceny politycznej w Polsce kontrowersje, to proces porozumienia i pojednania polsko-zachodnio-niemieckiego, ale być może do tej kwestii wrócimy. Do tej kwestii wrócimy, tak, ale jeszcze o układzie tym przemysłowym przełomowym układzie, który nikogo dzisiaj nie interesuje, to na przekór yy, nas bardzo interesuje. Czy można coś nowego jeszcze powiedzieć o kulisach zawarcia tego układu. Czy pan, pańscy koledzy, koleżanki, którzy zajmujecie się dziejami polsko-niemieckimi, czy coś jeszcze możecie dodać do tych wszystkich okoliczności, które znamy? Myślę, że tutaj chyba nic nowego nie wymyślimy. To znaczy, jeżeli już to możemy się tutaj różnić, jeżeli chodzi o interpretację nie tyle samego układu, co może pobytu Willego Branda w Polsce. Bo proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich zwłaszcza latach pojawiła się w Niemczech dyskusja, jak należy rozpatrywać wilego Branta, właśnie podczas tej wizyty w Warszawie, uklęknięcia Branta przed pomnikiem bohaterów Getta. Czy było to tylko oddanie hołdu żydowskim ofiarom Trzeciej Rzeszy, czy też było to oddanie hołdu wszystkim ofiarom, wszystkim Polakom, wszystkim obywatelom polskim. Ofiarom trzeciej Rzeszy. I tutaj myślę, że chyba nie znajdziemy też jednej interpretacji, ponieważ jeśli chodzi o okoliczności tego uklęknięcia, to mamy bardzo różne relacje. Jedne mówią o tym, że to był gest spontaniczny, jeszcze inne, że to był gest świadomy, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc wydaje mi się, że tutaj niewiele nowego będziemy mogli coś znaleźć. Ponadto nie będziemy też mogli więcej się dowiedzieć, czy znaleźć coś nowego na temat tego, jak na przykład zareagowano w Polsce na, na tą wizytę i na ten gest Branta, także jeżeli chodzi o działalność służb specjalnych, bo przecież proszę mieć na uwadze, że zadbano bardzo szybko, ażeby zdjęcie, które wtedy obiegło cały świat z klęczącym Brandem w Warszawie, w Polsce praktycznie zostało usunięte z przestrzeni publicznej, żeby ono nie było też pokazywane. Więc jeśli mógłbym, ale to trochę jak państwo słyszą, także i pan, trochę na siłę szukam chyba w jakiś nowych elementów, to może warto byłoby coś więcej powiedzieć o okolicznościach podpisania tego układu, bo proszę mieć też na uwadze, że o ile Mowy z Polską zostały zapoczątkowane na początku roku 70, to bardzo szybko się włączył też do tego procesu Związek Radziecki. O tyle to jest może dla niektórych z Państwa zaskakujące, bo przecież Związek Radziecki w, posiadał relacje w, z Republiką Federalną Niemiec, a mimo to, widząc, jak Postępuje szybko ten proces zbliżania między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Związek Radziecki też chciał w jakiś sposób zaznaczyć swoją w tym obecność. Tak więc, co warto może podkreślić, zanim doszło do podpisania układu normalizacyjnego? W grudniu 70 roku wcześniej został podpisany nowy układ. O nie agresji ze Związkiem Radzieckim, tak więc tutaj Moskwa nas uprzedziła. Dopytam jeszcze, bo nie jestem tego pewien, co prawda właśnie akcja taka dezinformacyjna, mówiąc takim współczesnym językiem władz PRL i podporządkowanych prasy, Radia i Telewizji o zatuszowaniu tego historycznego gestu. Branta została podjęta to czy prawdą jest że premier Cyrankiewicz dziękował osobiście Brantowi za, za uklęknięcie pod pomnikiem bohaterów getta? Tutaj nie potrafię panu tego powiedzieć, to znaczy musiałbym to faktycznie sprawdzić, nie wiem. Natomiast proszę mieć na uwadze i sięgnąć na przykład po dzienniki Mieczysława Rakowskiego, który bardzo pozytywnie opisuje fakt uklęknięcia Branta. I wręcz pisze o przełomowym charakterze tego uklęknięcia. Ja myślę, że tutaj na uwadze musimy mieć przede wszystkim jedną sprawę. Po raz pierwszy, i to trzeba sobie też uzmysłowić, po raz pierwszy polityk tej rangi, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec udaje się do Warszawy, w wyniku czego? jest podpisany układ, który ma zapoczątkować nowe relacje, ale pojawia się też jeden element, którego się nie spodziewano, to znaczy, tu, gdyby się skończyła ta wizyta na tej właśnie bym powiedział takiej na tym politycznym charakterze to, to być może potraktowano by tą wizytę jako jedną z wielu prawdziwie ważną, ale jedną z wielu wizyt, które w ramach nowej polityki wschodniej można byłoby zrealizować. Tutaj jednak pojawił się ten element moralny poprzez uklęknięcie Branda przed pomnikiem getta. Brandt bardzo jasno dał do zrozumienia, że tu nie chodzi tylko o politykę tu chodzi też o coś, co właściwie dla niego było bardzo istotne i ważne, to znaczy przynajmniej w sposób symboliczny pokazanie, że ze strony zachodnio niemieckiej, bo tutaj to chcę podkreślić, ze strony zachodnio niemieckiej jest ta gotowość, do właściwie wyrażenia skrót, przyznania się do, do win. Poproszę mieć na uwadze, czym jest ukleknięcie, także w tradycji katolickiej. To przecież w końcu jest bardzo ważny gest. To jest po prostu proszenie też o, o to wybaczenie, przebaczenie. Panie profesorze, chciałbym zwrócić uwagę na ogólnonarodowy wymiar tego układu. Może to dzisiaj jest zapomniane, to jest moja taka interpretacja, bo właśnie to odbywało się dwa lata po ekscesach antysemickich, po tej kampanii antysemickiej, Haniebnej, po represjach wobec studentów, wobec opozycji, po emigracji kilku tysięcy ludzi, także znaczących, po represjach wobec znaczących ludzi w Polsce, znaczących osobistości, przykręceniu śruby, można powiedzieć takiej śruby antyinteligenckiej. To się odbywało również, to jest 7 grudnia, za 10 kilkanaście dni w Polsce dojdzie do wielkich protestów robotniczych, masakry robotników na wybrzeżu, a jednak środowiska emigracji, i Kościół, no, który nie był instytucją państwową, tylko był no, obok, y, y, obok instytucji PRL-u, poparły ten układ, widząc w nim jakąś wyjątkową ponadczasowość. Czy, czy Pana zdaniem zapomina się dzisiaj o tym, że owszem, ten układ zawarła niesuwerenna Polska Rzeczpospolita Ludowa, ale że wymiar tego układu no, procentuje i będzie procentował i jest właśnie znacznie szerszy niż tylko prl Jak najbardziej. Ja myślę, że jeżeli uwzględnimy fakt, że w warunkach ówczesnych nie bardzo potrafię sobie wyobrazić, co jeszcze można byłoby zrobić. Proszę mieć na uwadze, też to, że trudno jest ograniczyć ten układ tylko do takich wąskich, bilateralnych relacji polsko-zachodnio-niemieckich, albo jeszcze powiem inaczej, tylko do polityków ówczesnych, z jednej strony zachodnio-niemieckich, z drugiej strony partyjnych funkcjonariuszy. Myślę, że podpisanie tego układu zakończyło bardzo ważny okres braku tych relacji między Polską a Republiką Federalną Niemiec otworzyło nowy rozdział. Wspomniał pan tutaj o sytuacji Kościoła. Przecież po raz pierwszy doszło także do nowego, niejako ustalenia prowincji kościelnych w Polsce. Znaczy Bo do tej pory przez... to wyjaśnijmy słuchaczom, że od 1945 roku do początku lat 70. ta administracja kościelna na ziemiach zachodnich i północnych, zwanych także w Polsce Ludowej, często odzyskanymi, była tymczasowa. Była tymczasowa i dopiero poprzez fakt podpisania układu w normalizacji. I nawiązania stosunków dyplomatycznych, ostatecznie Watykan zaakceptował ten właśnie nowy kształt prowincji kościelnych. I proszę zwrócić uwagę, że to też jest jeden z późnych efektów, że dochodzi do zacieśnienia współpracy między episkopatami Polski i Niemiec. I później wspólnych wizyt, też, aż w końcu i w konsekwencji także poparcia ogromnego w niemieckiego episkopatu dla kandydatury Polaka Karola Wojtyły na urząd papieski, tak więc to jest też kwestia ważna i to są całe lata 70. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ten proces został już wcześniej początku jak najbardziej, zgoda, ale zintensyfikowany został właśnie w latach 70. Teraz, I to jest skutek podpisania tego układu normalizacyjnego. Panie profesorze, jeszcze ostatnia rzecz dotycząca układu i konsekwencji, Pan mówi o tymczasowości. Też wydaje mi się, że to dzisiaj jest trochę zapomniane i ponieważ ja prywatnie Interesuje się bardzo zagospodarowaniem ziem zachodnich, choć tylko moja żona ma bardzo ważną część swojej rodziny z ziem, akurat na, na północy Polski. Ja nie mam żadnych, ale wciąż uważam, że to jest niejako nieprzyswojony przez naszą, w dobrym tego słowa znaczeniu, narodową tradycję, niezwykły proces i wszystko, co na temat ziem zachodnich jest naukowego, nienaukowego, opublikowane, czytam i gromadzę. I, I moje rozmowy z y, y, mieszkańcami ziem zachodnich i północnych, y, nazywanych odzyskanymi, są takie, są, mniej więcej sprowadzają się do jednego zdania. Od lat 70. od początku lat 70. rozpakowywaliśmy wreszcie walizki. To znaczy poczuliśmy, że nie jesteśmy tu na chwilę. Czy też można to tak spuentować ten rok 70 grudzień 70 roku? Bardzo pięknie Pan to określił poprzez ten symbol walizki. Jeżeli jeszcze uwzględnimy lata 50. i na przykład sięgniemy po różnego rodzaju sprawozdania służby bezpieczeństwa, jeśli chodzi o nastroje wśród ludności na ziemiach zachodnich. Północnych, czyli tych byłych niemieckich, to cały czas będziemy konfrontowani z tymi różnymi głosami, które wręcz domagały się powrotu na dawne ziemie wschodnie, gdzie dyskutowano jeszcze, czy w ogóle będzie taka możliwość tego powrotu. Ta sprawa była bardzo żywa wśród właśnie tych Polaków, którzy z tych ziem wschodnich zostali przesiedleni. Natomiast i co ciekawe, po roku 70, jeżeli uwzględnimy podobne sprawozdania, także dotyczące nastrojów wśród Polaków zamieszkałych na ziemiach Zachodnich północy, to one ustają, one się już nie pojawiają. Czyli moglibyśmy też zauważyć, że już ten dystans czasowy, 20 ponad lat, że też te zmiany, jakie zaszły, że coraz bardziej, może nie wśród tej najstarszej grupy Polaków, ale już wśród tych, którzy urodzili się po 1945 roku, to. Praktycznie zaczęła już może przeważać przeważać to zdanie, że, że to już jesteśmy u siebie, że, że tego się już nie zmieni, że po prostu musimy faktycznie rozpakować te walizki i myślę, że takim ważnym momentem to właśnie było podpisanie tego układu normalizacyjnego. Chociaż wiemy też i są, zachowały się wspomnienia, że. Były też rodziny, które i w, w, w następnych latach tych walizek nie rozpakowały, bo miały nadzieję, że jednak będą któregoś dnia mogły wrócić do swojej małej ojczyzny na wschodzie. To zejdźmy teraz na taki poziom ogólnospołeczny. Z jednej strony. Normalizacja państwowa, coraz więcej kontaktów, wspomniał Pan o tych ważnych kontaktach także kościoła ze środowiskami zachodnio niemieckimi, wizyty episkopatów, prymasa Wyszyńskiego, Karola Wojtyły w, w Niemczech, to bodajże był rok 74, ale teraz te społeczne skutki tej państwowej, międzypaństwowej normalizacji, bo z jednej strony mam takie poczucie, że takie prozaiczne rzeczy, jak na przykład turnieje piłkarskie, bardzo ważne dla historii polskiego sportu. W 72, a szczególnie w 74 roku rozgrywane w Niemczech Zachodnich. Pamiętajmy, mecz z Niemcami Zachodnimi, no przegrany w półfinale, słynny. A z drugiej strony otwarcie takie graniczne Między krajami socjalistycznymi, czyli takie socjalistyczne mini-schengen, mówiąc językiem dzisiejszym, czyli możliwość wyjazdu na dowód osobisty do NRD, także do Czechosłowacji, to powoduje jakąś falę kontaktów Polaków i Niemców z dwóch państw niemieckich. No, i jak by pan opisał dzisiaj po tych, po mniej więcej pół wieku od tamtych, tamtej fali kontaktów, jak to, jak to zmieniło Polaków i Niemców z tych dwóch państw? Trzeba podkreślić, że faktycznie w nawiązanie stosunków dyplomatycznych otworzyło możliwości czy perspektywy współpracy na wielu płaszczyznach. I tutaj nie ograniczyło się to tylko do płaszczyzny politycznej. Ale o czym warto wiedzieć? Także zintensyfikowano wymianę gospodarczą. Dalej doszło do intensyfikacji kontaktów między obywatelami obu państw. Jeżeli dodamy do tego, że od 72 roku otworzono też bezwizowy ruch dla obywateli Polski NRD, to można wręcz powiedzieć, to jest rzeczą kluczową i ciekawą. Mnie się wydaje, że nadal wiemy mało na ten temat, że dochodziło także do spotkań niemiecko-niemieckich. To znaczy, gdzie obywatele NRD mogli się spotykać bez konieczności obserwowania przez policję polityczną ze swoimi rodakami z Republiki Federalnej Niemiec. O takich I to w spotkaniach, Polsce. o to relacjach chodzi, tak? wiemy w Polsce. Polsce, tak, bo Polska właśnie była takim miejscem, gdzie bardzo łatwo można było się dostać. Wrócę jednak, jeżeli pani i państwo pozwolą, do w, w tych relacji bilateralnych. I tutaj to, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli na przykład bierzemy pod lupę kontakty kulturalne. Proszę mieć na uwadze, w 1972 roku tworzono wspólną komisję podręcznikową polsko zachody niemiecką. Już Rzecz wtedy, tak? Ważna, 50 lat temu. W 72 roku tak. To jest też efekt podpisania właśnie traktatu normalizacyjnego i nawiązania stosunków dyplomatycznych. Zdawano sobie z tego sprawę, że jedną z takich ważniejszych kwestii, która wymaga po prostu wspólnej dyskusji, to jest to, w jaki sposób Polacy i Niemcy opowiadają o sobie nawzajem. To znaczy, podobnie jak to jeszcze było na początku XX wieku, kiedy rodziły się te pierwsze pomysły na komisje bilateralne, które zwłaszcza w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo dobrze współpracowały, że Jednym właśnie z powodów konfliktów, jakie mogły być i utrzymywania tych konfliktów, to właśnie to, co uczniowie znajdowali od najmłodszych lat w podręcznikach szkolnych, czyli te negatywne treści, które po prostu wtedy wchłaniano. Więc ta rewizja podręczników była tutaj bardzo istotna. Proszę zwrócić uwagę, że dochodzi do nie tylko powstania komisji, ale jednym z pierwszych zadań, które sobie komisja postawiła, to opracowanie wspólnych zaleceń podręcznikowych polsko zachodnich i gdybyśmy na przykład, nawet koncentrując się na tym jednym przykładzie, chcieli wykazać, że jak ważna była to nie tylko instytucja, ale także i ta instytucja, która do dzisiaj w końcu funkcjonuje, ale wypracowała pewien model, który obowiązuje nie tylko do dzisiaj, ale z którego skorzystały także i inne państwa, które miały ogromne kłopoty, jeżeli chodzi o wzajemne relacje. Teraz o co chodziło? Bo na przykład jedną z takich kwestii, która budziła wtedy ogromne kontrowersje między Polakami a Niemcami, to była sprawa w, na przykład w oceny w, w roli i znaczenia zakonu krzyżackiego. I teraz co zrobiono w przypadku właśnie komisji? To znaczy, Oczywiście zdawano sobie z tego sprawy, że są bardzo różne zdania na ten temat. W Republice Federale Niemiec przeważało to pozytywne zdanie o w, roli i znaczeniu zakonu krzyżackiego. Być może część z Państwa pamięta w, tą słynną scenę z 1957 czy 8 roku, kiedy to kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Konrad Adenauer otrzymał godność rycerza zakonu krzyżackiego i dał się sfotografować. Później propaganda polska to wykorzystała. Zresztą nie można że, że to całe lata. Właśnie, ja pamiętam, w stanie, tak, w stanie wojennym. Wo, w stanie wojennym, tak, gdzie na pierwszym Krzyżak Adenauer. W pierwszym tle mieliśmy Ronalda Regana w stroju konwoja, a w tle był Konrad Adenauer w tym słynnym płaszczu rycerza. To... Tutaj różniliśmy się. W Republice Federalnej jest pozytywny stosunek, w Polsce oczywiście negatywny. Jeszcze podkreślony przez film w Krzyżacy, ale to już tylko tak na marginesie. I teraz co komisja robi w tej sytuacji? Przecież tutaj chodziło o to, że chciano wypracować wspólne jakieś stanowisko. I teraz komisja zaproponowała rozwiązanie, które, tak jak wspomniałem, do dzisiaj jest wykorzystywane. Znaczy uznano, że trzeba stworzyć coś takiego jak protokół rozbieżności. To znaczy trzeba pokazać, że strona polska widzi tak ten problem, strona zachodni niemiecka tak, ten problem, ale uznano też, że być może potrzebne są dodatkowe dyskusje, dodatkowe konferencje, ażeby zastanowić się, czy nie można zbliżyć tych stanowisk. I teraz, jeżeli pan sięgnie sobie do pierwszej, lepszej publikacji poświęconej historii zakonu krzyżackiego, to przekona się pan, że już nie ma takiego, właściwie tego napięcia w pozytywny, negatywny, tylko zwraca się uwagę na różne aspekty dotyczące tak. działalności tego zakonu. Panie profesorze, może pan coś więcej powiedzieć o tych spotkaniach niemiecko-niemieckich, w Polsce, bo to rzeczywiście, myślę, też poszło w niepamięć. Tak, tutaj trzeba podkreślić, że dochodziło też do pierwszych spotkań późniejszej opozycji enerdowskiej. tak więc tutaj można powiedzieć, że w NRD Polska była na fali wręcz, bo w, to nie tylko kręcono filmy na temat polskie, nie tylko literatura na przykład odgrywa tutaj znaczącą rolę. Udostępniono polskich autorów, których dotychczas nie udostępniano. Ponadto w, niemieccy autorzy z NRD przyjeżdżali także do Polski. Były spotkania między pisarzami. Tutaj, jak wspomniałem, to wymaga po prostu dalszych badań, ponieważ te kwestie jakoś dotychczas nie cieszyły się jakimś większym zainteresowaniem. Natomiast ten okres Otwarcia w przypadku NRD od 72 roku do 80, jest naprawdę bardzo ciekawy, właśnie chociażby z tego powodu. I wtedy nawiązane relacje, kontakty, one będą za chwilę procentować, w chwili, kiedy w Polsce zostanie wprowadzony stan wojenny. I proszę mieć na uwadze też to, kiedy mówimy na przykład po wprowadzeniu stanu wojennego o tej ogromnej fali pomocy dla Polski, ona płynęła, i co warto podkreślić, nie tylko z Republiki Federalnej Niemiec, ale także i z NRD. I to dlaczego ona płynęła, to właśnie dlatego, że zaczęto się poznawać w latach 70., zaczęto nawiązywać pierwsze przyjaźnie, które właśnie procesowały. W tych trudnych czasach po roku 81. Panie profesorze, to jest oczywiście dzisiaj ta sprawa wraca bardzo często w propagandowym kontekście, ale chcę, za, chcę dopytać. Grudzień 1970 układ państwowy, układ normalizacyjny między Polską Rzeczpospolitą Ludową a państwem zachodnio-niemieckim. Czy wtedy Pada słowo reparacji, odszkodowania. Faktycznie ta kwestia, ona w, przewija nam się w, po roku 1953, można powiedzieć stale. 1953 Polska rezygnuje wtedy z pobierania reparacji w, z, z Niemiec, nie tylko z NRD, ale z Niemiec. Ale co warto podkreślić, co trzeba tutaj też może z naciskiem jeszcze raz powiedzieć, nie rezygnuje z roszczeń obywateli polskich, bo z tego po prostu Polska nie mogła zrezygnować. Dlatego też Brandt, kiedy jechał do Polski, był świetnie przygotowany, jeżeli chodzi o straty niemieckie. To znaczy, wcześniej zlecił opracowanie różnego rodzaju studiów, które miały pokazać, ile strona niemiecka straciła w wyniku tego przesunięcia ze wschodu na zachód. I z takimi materiałami jechał do Polski, bo liczył się z tym, że być może ta kwestia reparacji jeszcze raz zostanie podniesiona przez stronę polską. I jeśli sięgniemy sobie do dokumentów polsko-niemieckich, tych rozmów niejawnych, to dowiemy się, że Władysław Gomułka bardzo szybko tutaj poinformował bardzo szybko kanclerza Brandta, że jego nie interesują reparacje że jego interesuje raczej pomoc Republiki Federalnej Niemiec, jeśli chodzi o pomoc gospodarczą, także kredyty i tak dalej, i tak dalej, ale jednocześnie zaznaczył, że kwestia tych odszkodowań, nie reparacji, ale odszkodowań, czyli tych zobowiązań państwo obywatel, ta kwestia po prostu nie jest kwestią zamkniętą, ona będzie po prostu wracać i dlatego też nie należy się dziwić, że w następnych latach ta sprawa odszkodowań, ona będzie nam wracać i wraca nam w różny sposób, to znaczy mamy w 72 roku, kiedy Zostało podpisane tak zwane porozumienie globalne w sprawie odszkodowań dla jednej tylko z grup, mianowicie tych najbardziej też poszkodowanych, to znaczy ofiar zbrodniczych eksperymentów medycznych. Ta umowa została podpisana. Trzy lata później, w 75 roku, w Helsinkach dochodzi też do porozumienia między następcą Villa Branta, Helmutem Schmidtem, a Edwardem Gierkiem, gdzie do umowy rentowej wpisano dodatkowe środki jako odszkodowanie dla robotników przymusowych III Rzeszy. Przy czym, i tutaj to jest Warte podkreślenia. To była tajna umowa. O tym się nikt nie miał po prostu dowiedzieć. Republika Federalna Niemiec obawiała się, że w razie, jeżeli ktoś się dowie o tym, który z państw poszkodowanych przez III Rzeszę, to ustawi się kolejka, ażeby wykorzystać to jako pretekst. Dlatego też strona polska została wtedy zobowiązana, że beneficjenci, ofiary III Rzeszy, którzy mieli otrzymać te środki, nie będą informowani, że będzie to pochodzić ze środków Republiki Federalnej Niemiec, tylko to miały być dodatki do rent czy emerytur Właśnie tych osób poszkodowanych. Także wiedza na przykład na ten temat dzisiaj jest prawie żadna lub też żadna, lub też przedstawia się ten problem bagatelizując go. Natomiast to był bardzo ważny etap też właśnie w tych polskich zabiegach, polskich staraniach. To chcę podkreślić jeszcze raz, w okresie komunistycznym o wypłatę odszkodowań, nie o reparacji, tylko odszkodowań dla właśnie ofiar III Rzeszy. To bardzo ciekawe, jak to pan tłumaczy, bardzo wnikliwe. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnie pytanie. Panie profesorze, to tak trochę tytułem polemiki. Czy trochę Pan nie idealizuje tych lat siedemdziesiątych, to znaczy wiele się zmienia, jest bardzo dużo rzeczy pozytywnych, ale z drugiej strony jest przecież coś takiego, co można by powiedzieć, chyba to nie jest za mocne określenie, proceder handlu ludźmi, to znaczy Republika Federalna Niemiec daje kredyty, daje jakąś właśnie wsparcie finansowe dla władz PRL-u, za zgodę na wyjazd? przecież obywateli polskich, którzy chcą jechać do Niemiec Zachodnich, chcą wyjechać na stałe. Zabierają się także nieruchomości. To też jakoś później rykoszetem wróci już w III Rzeczpospolitej. Przecież cały czas jest jednak wrogość, jest zimna wojna. To wszystko jest chyba jednak trochę kruche i tak się zastanawiam, czy w tym rzeczywiście takim no dosyć pozytywnym obrazie lat 70 to nie ulega kwestii? Jest jakaś, no może już nawet nie łyżka, ale chochla dziegciu. Ja, ja nie widzę tego w okresu w tak... Zero, jedynkowo, to znaczy, że był to albo pozytywny, albo negatywny. Ja uważam, że. To otwarcie na ówczesne czasy było bardzo ważne. To znaczy ono pozwoliło nie tylko widzieć te relacje bilateralne na tym najwyższym szczeblu, ale także do głosu zaczęli pomału dochodzić także i obywatele, co, co jest nie mniej ważne. Proszę mieć na uwadze to, o czym nie wspomnieliśmy, ale przecież w końcu jest problem czasu, ale to można byłoby także i ten wątek podnieść. Przecież dochodzi do wymiany między miastami, mm -hmm. tworzą się pierwsze partnerstwa tychże właśnie miast. Dalej dochodzą do Chodzi do utworzenia towarzystw polsko-niemieckich. Niedawno przecież obchodziliśmy okrągłą rocznicę jednego z najstarszych towarzystw tego typu, właśnie Towarzystwa w, 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 Zachodnioberlińskiego. Dalej utworzono także i Forum Polska Republika Federalna Niemiec. To też jest gremium, gdzie poza polityką, tą najwyższą, chciano po prostu dyskutować o różnych kwestiach dotyczących relacji polsko-niemieckich. Więc można powiedzieć, że mamy do czynienia z ogromnymi zmianami na różnych Płaszczyznach, w różnych grupach, i one zaczynają powoli procentować, to znaczy, może nie wszystko udało się w tych warunkach uzyskać, bo proszę mieć na uwadze, cały czas mamy do czynienia z państwem opresyjnym, państwem komunistycznym, ale jednak mimo wszystko trudno jest już Polaków. Utrzymać w tym państwie. Proszę mieć na uwadze, mamy do czynienia także i z emigracją Polaków do Republiki Federalnej Niemiec. To znaczy, początkowo ta emigracja, my ją nazywamy w, 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 techniczna, w, ona bardzo szybko zamienia się w polityczną. Tworzą się partie polityczne w Republice Federalnej Niemiec, polskie, na przykład PPS, i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ktoś mógłby powiedzieć, że to nie ma wielkiego znaczenia, oczywiście ja tego, ja tego nie powiedziałem, ja tego nie powiedziałem, chciałem tutaj nie ma wielkiego znaczenia, ale w tych relacjach dobra. międzyludzkich tak, w tych relacjach międzyludzkich mi się wydaje, że rozpoczął się pewien proces, którego władze komunistyczne nie mogły zastopować, to znaczy którego efekty będziemy widzieli w następnych już latach wspomniałem tylko o tej ogromnej akcji paczek, to nie chodziło tylko o to, żeby w jakiś sposób wesprzeć państwo, w które nie nie potrafiono sobie wyobrazić. Nie, to znaczy ten zryw Solidarności wywołał w obu państwach niemieckich po prostu zachwyt. I teraz nie potrafiono zrozumieć, jak można tak zniszczyć właśnie ten spontaniczny ruch. No i oczywiście ktoś mógłby też powiedzieć, no zaraz, no ale to, to Niemcy mieli zobowiązanie i tak dalej. No, ale. Jak wytłumaczyć, że praktycznie każda rodzina robiła tą paczkę i wysyłała tą paczkę do, do Polski, nie znając tych osób, do których te paczki wysyłano? To dopiero po 89 roku mieliśmy okazję, ja zresztą też do takich osób należę, które miały okazję poznać te rodziny, które wtedy Nadawców, sparły tak? nas w latach 80. A to był element ważny i element symboliczny. Bardzo dziękuję. To naprawdę niezwykle Pan ciekawie opowiadał o, o latach 70., 50, czy 40, między 50 a 40 lat temu. Gościem podcastu Deutsche Welle, Wrogowie, Sąsiedzi, Sojusznicy, był profesor Krzysztof Ruchniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy, Panie profesorze. Dziękuję Panu, i dziękuję Państwu za uwagę. To był profesor Krzysztof Ruchniewicz. I rzeczywiście tak jest, że jeśli ogląda się ten moment, kiedy Willy Brandt. Upada na kolana przed pomnikiem bohaterów getta, no to trudno go zapomnieć. W tym roku towarzyszyłam prezydentowi Niemiec, Frankowi Walterowi Steinmeierowi, w podróży do Polski podczas obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim właśnie. Wówczas prezydent Steinmeier również upadł na kolana w tym miejscu i pytaliśmy go potem o to, czy ten gest tym razem był zamierzony, zaplanowany, ustalony, i powiedział, że, że nie, że są takie chwile i takie miejsca, w których wykonuje się gesty, które po prostu się czuje i które co najmniej należy w tym miejscu wykonać, ale rzeczywiście to, to był znowu moment absolutnie przypominający i przywołujący te, te sceny z 70. roku. Kończymy nasz podcast, kończymy opowieść o latach 70. w relacjach polsko-niemieckich, polsko-zachodnio-niemieckich i polsko-wschodnio-niemieckich. Za dwa tygodnie, dekada lat 80., niezwykła i w historii Polski, i w historii Niemiec i o tym będzie nasz kolejny podcast. I to już za dwa tygodnie, a naszego podcastu Wrogowie, Sąsiedzi, Sojusznicy możecie posłuchać na stronach Deutsche Welle, na naszym kanale na YouTube, na Onet Audio, Spotify i Apple Podcasts. Za dziś z Berlina dziękuję Magdalena Gwóźdź-Palokat. A z Krakowa Jacek Stawiski. Wrogowie. Sąsiedzi. Proszę o przypatrzenie sojusznicy Polacy i Niemcy po II wojnie światowej podcast Deutsche Welle